Trudno jest coś powiedzieć sensownego po takim meczu. W kolejnym meczu stać jest nam tylko na zdobycie honorowej bramki. Natomiast no, nie da się nic więcej zrobić, jeżeli popełniamy takie błędy w defensywie, które nam się w poprzednim sezonie nie przydarzały. Kolejny mecz, bo mówię też o tym meczu z Widzewem, gdzie tracimy bramki po podaniach prostopadłych. Pracowaliśmy nad tym w tygodniu, żeby takich błędów jak z Widzewem nie popełnić. No, a tutaj, jeżeli przeanalizujemy te bramki, które straciliśmy, to właśnie padły po takich podaniach. I tutaj na pewno jest to w tej chwili duży problem, bo tą grę w obronie nie jest tak łatwo ustawić, bo na takie podania, praktycznie biorąc, jak damy przeciwnikowi możliwość wykonania takich podań, no to nie ma obrony, to są stracone bramki, tylko powiedzmy szczęście może wtedy nas obronić przed utratą gola. A na pewno Zagłębie ma potencjał zdecydowanie wyższy od naszego, ale to nie znaczy, że tak łatwo tutaj daliśmy Zagłębiu wygrać. Na pewno pokazali dobrą i dojrzałą grę, która predysponuje ich do gry w pierwszej lidze. My walczymy w dalszym ciągu o utrzymanie się w tej lidze i to zawodnikom powtarzam cały czas. To jeszcze za wcześnie, żeby już rozdawać punkty. Mogę powiedzieć, że zagraliśmy bardzo dobry mecz i jestem bardzo zadowolony z przebiegu spotkania. Kontrolowaliśmy go i tak naprawdę był pod nasze dyktando. Zagraliśmy skutecznie. Także po tym wyniku 0-0 z Siedlcami być może ten wynik trochę pomógł nam w tym, żeby wejść na właściwe tory. Także no, chciałbym, żebyśmy każdy mecz z taką kontrolą i z takim graniem prezentowali. Myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, która pretenduje do gry o awans i pokazujemy dobrą grę widowiskową i myślę, że to jest nasza wizytówka. Oczywiście awansu jeszcze nie ma, ale tak się chcemy prezentować, tak chcemy grać o awans i teraz skupiamy się na następnym meczu. Cieszę się, że nikt nie dostał żółtej kartki eliminującej go z kolejnego derbowego spotkania, także nie wybiegamy za daleko w przyszłość, skupiamy się na najbliższym meczu. Myślę, że to jest frazes, ale życie to są frazesy i one są bardzo mądre. Drużynie Stumilu gratuluję strzelenia bramki, bo nikt nas w tej rundzie jeszcze nie pokonał i myślę, że tutaj z jednej strony może tak powiem z przekory, że cieszę się, że tą bramkę straconą mamy już za sobą i nie ma jakiegoś bicia rekordów i tak dalej, bo myślę, że w grze o awans to może przeszkadzać. Także już zremisowaliśmy, przerwaliśmy serię zwycięstw, wróciliśmy na właściwe tory, straciliśmy bramkę, bo jakieś takie, myślę, statystycznie gdzieś tam, myślę, że mogą gdzieś tam chodzić z tyłu głowy różne pomysły, a naszym celem jest awans i jak najlepsza gra i na tym się skupiamy, to realizujemy i cóż, no, dzisiaj wygraliśmy, myślę, w dobrym stylu, ale już na następny mecz musimy tak samo wyjść zmotywowani, skoncentrowani, bo właśnie z Siedlcami duża taka przestroga myślę, że na każdy mecz jak wyjdziemy tak zmotywowani, skoncentrowani, z taką agresją dzisiaj na 100 mil. Chcieliśmy wyjść wysoko, nie pozwolić grać 100 milowi, bo wiedzieliśmy, że jak 100 mil pozwoli im się grać, to potrafią grać, bo to miejsce w tabeli też nie jest na pewno dziełem przypadku. Dlatego szybko odbieraliśmy piłkę i to taki był plan na dzisiejsze spotkanie i to świetnie zawodnicy wykonali. Także dziękuję, życzę wszystkim wesołych świąt i następne mecze, mam nadzieję, też będą podobne w naszym wykonaniu. Dziękuję.